tak zawsze się zaczynało. O czym ty mówisz? Dzielenie i łączenie. Ból i radość. Zmierzch starości i świt nowego. Inny świat. Jestem matką tego, co jest teraz. A ty? Ty jesteś matką przyszłości, która może nadejść. Skąd będę o tym wiedziała? Skąd mam wiedzieć, co mam robić? Poprowadzę cię i będę chronić, jak tylko zdołam. Ale ostatecznie będziesz znana tylko na siebie. Boję się. Zawsze się bałaś, moje dziecko, moja córko. To pewnie nic dobrego. Aha. Co to jest? No. No. Bardzo ciekawy sen o Rafie Rzuczy. Rozdział pierwszy. Półcień. Co za koszmar. Jestem kompletnie wykończona. Pewnie przez całą noc rzucałam się w łóżku. Ależ tu gorąco. Nic dziwnego, że ciągle mam te dziwaczne sny. Przez ostatni tydzień co noc dosłownie gotowałam się we własnym pocie. Nie zanosi się na to, żeby miało się wkrótce ochłodzić. To kolejny słoneczny dzień w Newport. No wiadomo, że w Newport, Wenecja, tak. Całe szczęście, że w studiu jest dobra klimatyzacja. Obiecałam sobie, że przepracuję większość dnia i nie zamierzam złamać tej obietnicy. Nie tym razem. Mhm. Jakie płonę, czy o co nam chodzi też? Nie wiem. A byłeś miał pamiętnik cały. Kochany pamiętniku, notatka do samej siebie. Sny o gadających drzewach i smokach nie powinny prowadzić do rozmawiania z martwymi przedmiotami w prawdziwym świecie. Więc przestań to robić. Dobra. Weź go. To jest zabawne, nie wiem co, pamiętniczku. Grafik? Jest tutaj luźna kartka papieru. O, to mój rozkład godzin z baru. Całkiem zapomniałam, żeby tutaj położyłam. Dobrze, że go znalazłam, bo jestem spłukana. No to co? Pamiętnik prowadzę od 5 roku życia. Nie jest to oczywiście ten sam zeszyt. Ten zaczęłam chyba w kwietniu tego roku. Nie chcę wyjść tu. Nie, nie chcę. Nie chcę ją wyjść. No jak wyjść to? Wyszłam. Co to jeszcze masz? Obrazki moje zdjęcie jakieś? Z przyjaciółmi. No to weźmy sobie. Co tam jeszcze? Pogadamy o kwiatku? Co za kwiatek? Talentu do opiekowania się istotami żywymi, ale ta roślina dobrze się trzyma mimo miesięcy zaniedbania. Nie wiem. Oknie. Ładny widok, jeśli ktoś lubi cegły. Dobra, to dobra. To moje biurko, więc teoretycznie tutaj powinnam pracować. Moja muza chyba wyjechała na urlop, bo ostatnio miałam co najwyżej przelotne inspiracje. Wszystko. Obrazy. To moje dzieło. Ma to być portret mojego wykładowcy biologii, ale sądzę, że mógłby się nie rozpoznać. No, składajmy do szafki, chodźmy. Ta szafa jest zrobiona z drewna, a nie z tego syntetycznego śmiecia, przez który kicha mi wszystko mnie swędzi. Otwórzmy szafę. Jeszcze. Czekaj, się musisz ubrać. Nagle nie będziesz chodzić. Posterunkowy Guybrush. Moja zabawka mob. Zwierzątko. Lubi, kiedy mówi się do niego małpa. A weźmy sobie.
Jonas. No, pan jak dzisiaj miał sobie. No. Kurde, chciałam, no. Jak to się brało, to mało. No. A to... Posterunkowy Guybrush. To przedziwne połączenie człowieka, małpy i muzykanta. A poza tym oczywiście jest policjantem. Dobra, to co tam masz w tej szafie? Otwórz jeszcze. To parę rysunków, które zrobiłam, będąc jeszcze dzieckiem. Nie wiem nawet, po co je tu przywiozłam. Kompletnie nic dla mnie nie znaczą. No dobrze, może i w mojej garderobie brakuje najmodniejszych kreacji, ale nie stać mnie na ciuchy z żurnala. Użyteczne, praktyczne i tanie. To moje motto na zakup. Kiedy wyprowadzałam się z domu, mogłam zabrać tylko jedną walizkę. Chciałam zabrać więcej rzeczy, ale... C'est la vie. Przynajmniej na dobre zerwałam z przeszłością. Mam nadzieję, że kiedyś...